Przepraszam bardzo, ja w imieniu Rady Rodziców jestem przedstawicielem Dorota Gajewska-Pietrzyk. My nie odrzucamy propozycji, jaka została nam złożona. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, w jakim jesteśmy położeniu. Że tak powiem, została podjęta decyzja słusznie, niesłusznie, na jakich podstawach, nie będziemy o tym dyskutować. Ta decyzja została podjęta. I teraz chcemy się przed tą decyzją bronić. I założona nam propozycja, która tylko to jest przeniesienia do zespołu szkół, przyłączenia do zespołu szkół, jest propozycją, którą my doceniamy, bo my chcemy, żeby ta szkoła dla naszych dzieci została w tym miejscu, w którym jest. Bo jest to szkoła bezpieczna, jest to szkoła im przyjazna, jest to szkoła, która ich zna, w której oni się czują dobrze i te dzieci tej szkoły nie chcą zmieniać. I my sobie doskonale zdajemy z tego sprawę. I my nie odtrącamy ręki, która do nas została wyciągnięta. My za to dziękujemy. Tylko jest jeszcze druga sprawa, że chcielibyśmy, że tak powiem, w negocjacjach, które są prowadzone, w rozmowach i w tym wszystkim, który, warunkach, które zostaną przedstawione, chcemy brać udział i chcemy, że tak powiem, mieć swój głos. A póki co, przepraszam bardzo, ale odniosę się do tego jeszcze raz, bo mnie to bardzo boli. Po prostu mnie, jako osobę, która tu mieszka, która, że tak powiem, tutaj żyje i która na Państwa oddawała głos i która jest z tym miejscem związana bardzo, bardzo długo. Nie jestem osobą publiczną, nie wyrażam się na spotkaniach, nie uczestniczę w życiu społecznym, bo uczestniczę w życiu szkoły, w takim, że tak powiem, mniejszym. Ale są pewne procedury, które, że tak powiem, o które Państwo jako Rada Dzielnicy na pewno wiedziała. I na pewno, że tak powiem, znając osoby z edukacji, które się tą edukacją zajmują, na pewno sobie doskonale zdawała z tego sprawę. I ja rozumiem, że musiały być przeprowadzone rozmowy, że tak powiem, w celu ratowania tej szkoły, ale jeżeli, że tak powiem, było wiadome 28 grudnia, jaka jest decyzja i było wiadome, kiedy spotyka się Komisja Edukacji, o czym Pan tak pięknie mówił na początku, że się Pan z tą decyzją nie zgadza. Dlaczego nikt z Państwa radnych tego tam na tej komisji nie powiedział w naszym imieniu? Teraz, po pierwszym głosowaniu, jest absolutnie czas, po pierwszym czytaniu, przepraszam, jest absolutnie czas na to, żebyśmy podjęli rozmowę i my ją bardzo chętnie podejmiemy. My rozumiemy to, że to jest nasza szansa. Ale bardzo mnie boli Państwa stanowisko i Państwa, że tak powiem, zachowanie i kolejność tego zachowania. Bardzo prosimy w następnych, że tak powiem, negocjacjach, rozmowach brać nas pod uwagę. Dziękuję bardzo.